No, to nie będzie zwykły mecz. Na razie jesteśmy w dżungli namiętności. To będzie mecz 8 ligi na najpiękniejszym stadionie w Polsce, czyli na stadionie Marymontu Warszawa. I właśnie Marymont Warszawa podejmuje dzisiaj GKP Targówek. Weź, kurde. Wielkie derby Warszawy w 8 lidze. Panie, jest sobota, godzina 11. 4. No. O kurwa! No i się zrobiło 0-1. A, chciałem się spytać o wynik meczu wczoraj, ale chyba nie oglądałeś. Jakiego? No, no właśnie nie pamiętam. O kurwa! Jest! No i mamy remisik. O kurwa, ale golkiper. 3 dni temu obchodziliśmy światowy dzień dbania o jamę ustną. Pan pokaże widzom, jak należy dbać o jamę ustną. Za pomocą palca otwieram. Robi się pstryk, otworzyć gardło, żeby płyn umiejętnie wpełzł do środka, nie oblewając sobie ryja i nie wyglądać jak cham. No, to zdrówko. No i do przerwy 1-1. Tak, tak. Za chwilę druga połowa, na drugą połowę mamy specjalnego gościa. Hello, Helenko. Dobrze pan reprezentuje barwy? Tak jest, jak zawsze. I zaczęła się druga połowa. Ale nie, kto to śpiewa? Patrz. Nic nie może przecież wiecznie trwać, a dalej nie znam i... Wszystko może, kurwa, się stać. Pan ambasador będzie jechał na ten, na casting z Voice of Poland. O kurwa. Wszystko się może zdarzyć, będziemy dziś się parzyć, usiądziesz mi na twarzy, wszystko się usiądziesz może na twarzy? Ale? Panie Adrianie, najwyższa pora na jakąś anegdotkę. Tak, na przykład futsal u kogo? Nie mam żadnych. Mam rozerwane serce. Od tej pory zaczynam być nudny, kurwa, jak styropian w dupie. Będzie bramka! To jest bramka! To jest bramka! To jest bramka, patrz, to jest bramka! To jest bramka. Dobra. Nie, przepraszam, mam anegdotkę. Mucha. Latała mi mucha, owad mucha. Po pokoju mi latał. No to ją, kurna, pacnąłem gazetą i pyk, nie? Gdzieś tam ale padła. Ale no to ja się, wiesz, kulturalnie się rozjebałem na wyżej i sobie leżę, a ona mi w gacie, prink! I co? I ty ją... Wsiadła mi, wjechała mi mucha do gaci. Wjechałem, ale nie znalazłem już muchy. Masz no ją już w sobie. No. Mówię, weź tam, kurwa, no to są tego, nie? Ona mi tu, kurwa, kruca, fix. No, właśnie padła bramka wyrównująca. Była prośba, żebyśmy zeszli z balkonu. W tym czasie padła bramka. 2-2, no. Podobno. No. Ja mam taką prośbę do polskich reżyserów, jak nie mają pomysłu na film, no to... Ta historia z muchą to się dobra. Chyba nadaje. Pan ambasador aż wymiękł, sobie gdzieś poszedł. Dobra, koncentracja na meczu. Jeszcze zostało jakieś 20 minut. Idę się wyrazić. To chyba właśnie było odnośnie koncentracji na meczu. Kwadrans do końca. Jeszcze więcej ekspertów się schodzi. Pan prezes chwilkę poobserwuje i dobrze wie, jakie mamy oczekiwania. Piękne oczekiwania. Patrz. Pan przestanie trajkotać na chwilę, pan prezes fraszkę wymyśla. Na Potockiej numer 1. Byleby nie pomylić 7. Odbywa się mecz ten nie przy słońcu, ale B klasy. Matko Boska, weź do tego łóż rym. Targówek Marymont 2 polskie asy. Patrz, nie ma. Nie ma. Marymont broni się! Marymont Targówek. A gdzie Krzynówek? No. Jaki jest mecz, to możesz wszystko nie powiedzieć. No nie dopaliłem papierosowa. Jaki jest mecz, to możesz to sobie nagrywać. Chciałem dopalić z końcem gwizdka. No i już po filmiku, teraz już zostało tylko to, co wszyscy najbardziej lubią, a więc reklamy. Tak więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do przeczytania opisu filmiku i komentarzy pod nim. Dziękuję.